Wrzucam kasztany do wrzątku. W ten sposób robię najbardziej ekologiczny płyn do prania na świecie. Ponadto nie płacę za niego nawet jednej złotówki. Poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi do zmycia plamami. Zawsze gdy znajduję jesienią kasztany, zabieram je do domu. Mają one genialne właściwości piorące. Na początku wrzucamy je do garnka i gotujemy przez 15 minut. Następnie rozcinamy skorupkę i wyciągamy biały miąższ. Wycinam dokładnie łuski. To ważne, jeśli chcesz używać płynu również do prania białych ubrań. Wrzucam je do słoika i zalewam ciepłą wodą. Po dwóch godzinach odcedzam kasztany. Wrzucam je do miksera i dolewam szklankę wody. Miksuję dokładnie. Następnie za pomocą sitka odcedzam resztki kasztanów od płynu. Tak przygotowany płyn można przechowywać maksymalnie przez cztery dni w lodówce. Stosujemy go tak samo jak zwykłe płyny do prania. Wlewamy nakrętkę do bębna lub do szuflady pralki. Owoce kasztana pospolitego zawierają saponiny, czyli związki chemiczne o właściwościach pieniących i myjących. Dzięki kontaktowi z wodą saponiny zaczynają się pienić i dlatego rewelacyjnie sprawdzają się podczas prania. Kasztany skutecznie poradzą sobie z plamami z jedzenia, tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń. Moja babcia na początku jesieni kładła kasztany na oknie i za drzwiami. W ten sposób chroniła dom przed obrzydliwą inwazją. Zawsze, gdy widzę kasztany, zbieram je do domu. Mają one genialne właściwości, o których większość osób nie ma pojęcia. Okazuje się, że trik z kasztanami skutecznie odstrasza pająki. Ten naturalny trik od pokoleń stosowali nasi przodkowie. Kasztany mają zapach, który jest drażniący i odstraszający pająki. Wystarczy zrobić dziurki w skorupie lub lekko je zgnieść. Następnie należy położyć je na parapetach i za drzwiami wejściowymi. Im więcej kasztanów rozłożymy w newralgicznych miejscach, tym mocniejsze będzie ich działanie. Pająki i inne robaki będą omijać je szerokim łukiem. Włosy rosną po tym jak szalone i nie wypadają. To naturalna odżywka, którą stosowały nasze babcie. Wspomaga porost włosów i wzmacnia cebulki. Już po siedmiu dniach pojawiają się nowe, młode włoski. Do garnka wlej około jeden litr wody. Następnie zagotuj ją. Niewiele osób wie, że rozmaryn zawiera olejki eteryczne, które poprawiają krążenie, odżywia i wzmacnia cebulki włosów. Jego działanie jest potwierdzone badaniami, dlatego często można znaleźć go w składach szamponów. Gałązki rozmarynu umyj w ciepłej wodzie. Należy zmyć z nich kurz i brud, który mógł się osadzić na ich listkach. Następnie wysusz go papierowym ręcznikiem. Gałązki rozmarynu wkładamy do wrzącej się wody i gotujemy przez 15 minut. Rozmaryn ma również właściwości przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, zwalcza łupież i zmniejsza ryzyko nawrotów, łagodzi świąt skóry. Gdy woda zrobi się jasnozielona, wyłącz kuchenkę i zostaw napar do ostudzenia. Następnie włóż lejek do butelki ze spryskiwaczem. Za pomocą sitka lub bandaża odsącz miksturę z listków rośliny. Tak przygotowaną wodę rozmarynową stosuj raz na trzy dni. Szybko zauważysz, że twoje włosy są silniejsze, rzadziej wypadają i są gęste. Stosuj go jako wcierkę, spryskaj włosy i pozostaw do wyschnięcia. Efekty są powalające. Wystarczy, że położysz to na parapecie lub blacie. Mrówki będą omijać twoją kuchnię szerokim łukiem. Wystarczy kawałek folii aluminiowej i kilka składników, które masz w domu. Do miski wsyp dwie łyżki zmielonej kawy. Kawa nie tylko świetnie pochłania brzydkie zapachy, ale też działa odstraszająco na insekty. Następnie weź szare lub zapachowe mydło i zetrzyj je na tarce o dużych oczkach. Potrzebne będzie około pięć dużych łyżek wiórek. Wsyp je do kawy i wymieszaj całość. Do mieszanki dodaj łyżkę płynu do płukania tkanin lub olejek eteryczny. Tak przygotowaną mieszankę można stosować na dwa sposoby. Zostaw ją w miejsce i przykryj folią aluminiową. Następnie za pomocą patyczka zrób dziurki. Taką miseczkę połóż w miejscu, z którego chcesz przepędzić szkodniki, jeśli miejsc, w których pojawiają się jest więcej. Zastosuj drugi sposób. Nałóż łyżeczkę mieszanki na kawałek folii aluminiowej. Następnie zaginaj rogi, tak by powstał prostokąt. Zagnij końcówki, by nic z nich nie wypadało. I za pomocą patyczka zrób dziurki w środkowej części. Takie mini odstraszacze połóż w miejscach występowania mrówek na parapecie, przy drzwiach i oknach. Owady będą omijać Twój dom szerokim łukiem. Gdy tylko znajduję w mojej kuchni mole spożywcze, natychmiast robię tę pułapkę. Mieszam ze sobą tylko dwa składniki. Owady uciekają, gdzie pieprz rośnie. W wielu domach mole spożywcze to nawracający problem. Przynosimy je ze sklepu lub przedostają się do naszych kuchni wentylacją. Pojawienie się ich w spiżarni jest jednoznaczne z wielogodzinnym czyszczeniem zapasów. Mole żywią się suchymi produktami spożywczymi, takimi jak kasze, mąka, ziarna i cukier, gdzie rozmnażają się larwy. Najlepszy trik na eksmisję moli z kuchennych szafek jest prosta pułapka z dwóch składników. Do jej przygotowania potrzebna będzie mała miseczka. Nalewamy do niej dwie łyżki octu jabłkowego lub winnego oraz dwie łyżki wytrawnego wina. Taką pułapkę stawiamy w szafce, w której zalęgły się mole. Te dwa składniki przyciągną owady zapachem. Mole zaczną topić się w mieszance. Jest to tani i niezwykle skuteczny sposób na zwabienie latających osobników. Należy pamiętać również o wyrzuceniu produktów, w których mogą znajdować się larwy. Mieszanka ustawiona w szafkach będzie też odstraszać szkodniki, które mogą przedostawać się wentylacją od sąsiadów. Ten patent stosowała od lat moja babcia. Jest szybki, tani i skuteczny. Przetnij cytrynę i posyp solą. Połóż na stoliku nocnym, a uciążliwy problem zniknie. Brzmi dziwnie, ale naprawdę działa. Przetnij cytrynę na ćwiartki, tak by powstał kwiatek. Następnie wsyp do jej wnętrza sól kuchenną. Tak przygotowaną cytrynę włóż do miseczki i postaw na stoliku nocnym. Sól sprawi, że owoc zacznie intensywniej wydzielać zapach. Okazuje się, że aromaterapia z wykorzystaniem cytryny skutecznie niweluje stres. Wystarczy położyć ją na stoliku nocnym i pójść spać. Zapach sprawi, że staniesz się spokojniejszy, ułatwi ci zasypianie i pozytywnie wpłynie na jakość snu. Nie używam już żrącego i chemicznego kreta. Ten naturalny zamiennik jest tani i bezpieczny. Udrażnia rury i usuwa brzydki zapach. Odpływ pod prysznicem nie odprowadza wody. Jest to wina śluzu, włosów i resztek detergentów, które zalegają w rurach. Ten prosty przepis na kreta poradzi sobie z tym problemem w 5 minut. Wsyp do odpływu 4 łyżki sody oczyszczonej. Następnie zalej całość octem. Substancje wejdą w reakcję tworząc pianę, która spłynie do rur. Soda ma właściwości czyszczące i dezynfekujące. Buzująca piana wypełni rury i przepchnie zalegające w niej włosy i brud. Ocet usuwa kamień z wody. Nieprzyjemne zapachy dzięki kwaśnemu pecha doskonale radzi sobie z zabrudzeniami. Całość wystarczy spłukać wodą i gotowe. Odpływ będzie czysty i pachnący. Ten sam trik możesz zastosować w kuchennym zlewie. W jego rurach osiadają się tłuste resztki jedzenia, które psują się w jego wnętrzu to one odpowiadają za brzydki zapach unoszący się ze zlewu. Soda i ocet świetnie udrożnią i oczyszczą wewnętrzne części. Zlew będzie drożny i pachnący. Stosowanie chemicznych środków nie będzie potrzebne.